Pamiętam dokładnie ten dzień. Szykowałam się ze swoim zespołem do powrotu z delegacji. Nareszcie zbliżała się Wielkanoc, więc mieliśmy mieć kilka dni wolnego. Wyjątkowo jechaliśmy na dwa samochody. Zanim ruszyliśmy w drogę, podeszła do mnie jedna z dziewczyn. Powiedziała: chodź, pojedź z nami. Będziesz w domu szybciej niż z Bartkiem. A Bartek to był nasz kierowca. Młody chłopak, zajarany życiem. To chyba była jego pierwsza praca, tak dobrze płatna. Dzięki. Ja pojadę jednak z nim. Będę spokojniejsza. Jako lider zespołu czułam się za niego odpowiedzialna. To był pierwszy moment, kiedy posłuchałam swojej intuicji. I miałam rację. Dzięki niej on dzisiaj żyje. Kiedy byliśmy już w połowie drogi, Bartek nagle się zawiesił. Nie widział cysterny, na którą pędził 160 km na godzinę. W ostatniej chwili krzyknęłam do niego: Bartek, uważaj! Dzięki Bogu ocknął się i odbił na lewy pas. Z przerażeniem w oczach stanęliśmy na najbliższej stacji benzynowej, aby ochłonąć z emocji i napić się mocnej kawy. Ten moment, te ułamki sekund, sprawił, że nagle się obudziłam. Zrozumiałam, jak chcę żyć. To znaczy, jak nie chcę. Jak nie chcę marnować cennych lat swojego życia na czekanie, skoro nie wiem, co będzie jutro. Jak nie chcę spełniać marzeń i oczekiwań innych, skoro swoich mam całą listę. Jak nie chcę żyć w ciągłej niepewności o swoje prawdziwe szczęście. Kiedy żegnaliśmy się już pod domem, Bartek przytulił mnie i powiedział: dziękuję. Dzięki Tobie żyję. Wtedy poczułam, że nie tylko jemu uratowałam życie, ale przede wszystkim sobie. Bartek, obiecaj mi proszę, że nigdy nie pozwolisz, aby ta praca cię zniszczyła. Na to już nic nie odpowiedział. Tylko wsiadł do samochodu, uśmiechnął się i odjechał. Wtedy widziałam go ostatni raz. Zanim doszłam do mieszkania na trzecie piętro, byłam już pewna, że to jest ten czas, aby nareszcie zawalczyć o swoje życie. Kiedy kilka dni później pojechałam do firmy złożyć wypowiedzenie, nareszcie odetnęłam z ulgą. Chcesz wiedzieć, co zrobiłam w pierwszej kolejności, będąc już wolnym człowiekiem? Pojechałam na wycieczkę. Do Barcelony, później do Pragi. To było moje marzenie, które latami odwlekałam. A przecież to nie było nic nadzwyczajnego. Bo przecież trzeba było mieć tylko czas, pieniądze, kompana do towarzystwa. Wtedy też pierwszy raz od dawien dawna poczułam się jak taki prawdziwy motyl w trampkach, który nareszcie miał odwagę pofrunąć i odkrywać świat. Oczywiście wszystko, co dobre, nie trwa wiecznie. Musiałam wrócić ze swoich wojaży i zastanowić się, co dalej, co zrobić ze swoim życiem. A ja nie miałam planu B. To wszystko działo się tak szybko. I wtedy właśnie pojawiła się w moim życiu Agnieszka, która powiedziała: wiesz, ty jesteś jak taki motyl, barwny i pełen życia. Teraz już masz na tyle pewności siebie, że możesz latać wysoko. Masz takie ciekawe historie. Mogłabyś napisać książkę. Nie jednej osobie uratowałabyś życie. I po tym spotkaniu wszystko się zaczęło. Zainspirowana motylem, zaczęłam opisywać jego rozwój, porównując go do siebie, porównując go do człowieka. 4 dni zabierałam się do pierwszego tekstu. Zresztą już popłynęłam. Przez 3 tygodnie, dzień w dzień pisałam. Spałam po 3-4 godziny. Nie interesowało mnie kompletnie nic. Z domu wychodziłam jedynie po zakupy. Wtedy poczułam, czym jest prawdziwa pasja. 28 lat czekałam, aby ją w końcu odkryć. I mimo tego szczęścia, tego spełnienia, cały czas w głębi siebie czułam strach. Czy mi się uda? Czy to ma sens? Ja, Małgosia z małej wioski pod Barlinkiem, miałabym wydać książkę? Cały czas odzywał się mój brak poczucia własnej wartości. Chwila, kiedy musiałam podjąć decyzję, co dalej, była dla mnie bardzo trudna. Bo tak naprawdę miałam dwa wyjścia.
albo znaleźć pracę i z doskoku pisać bloga, albo podjąć ogromne ryzyko. Jakim było stworzenie dziewczyny w trampkach? No i oprócz tego trzeba było też zacząć nowe życie, stawiając w ten sposób wszystko na jedną kartę, zaczynając praktycznie od zera. Tą decyzję podejmowałam kilka dni. Oczywiście wybrałam dziewczynę w trampkach. Ale bałam się, bo nie wiedziałam, czy dam sobie radę. Czy to wszystko ma sens. Bo cierpliwa to ja nigdy nie byłam, a z odwagą też było różnie. A bez tego ani rusz. Ale przyszedł ten moment tak naprawdę, że poczułam, że to ma sens. To jest takie moje. To jest dla mnie najważniejsze. Wielu ludzi śmiało mi się w twarz. Mówili, że co? Chcesz wydać książkę? Zwariowałaś? Przecież miałaś wszystko. Pracę, pieniądze, wycieczki, markowe ubrania. Dla innych miałam wszystko. A ja czułam, że oprócz najbliższych i pięknych wspomnień nie mam nic. Największe wsparcie dali mi moi rodzice. Nigdy we mnie nie zwątpili. Z rodziną i z przyjaciółmi było różnie. Sporo z nich odeszło. Na szczęście pojawili się nowi, prawdziwi i oddani. Moją książkę napisałam w 6 tygodni, bez jakiegokolwiek planu. Jak się okazało, to był pikuś w porównaniu do tego, co na mnie czekało. Ja nie szukałam wydawcy. Ja stwierdziłam, że wydam ją sama. Przy pomocy sponsorów, których wtedy jeszcze nie miałam. Nocami szukałam w internecie firm, stowarzyszeń, organizacji, które wspierają rozwój młodzieży. Znalazłam ich 100. Aby wyróżnić się z tłumu, stwierdziłam, że napiszę prawdziwe listy zamiast maili, upiekę pierniki w kształcie motyla, stworzę specjalne informatory. Wszystko po to, aby wyróżnić się z tłumu. Kiedy szłam z tymi przesyłkami na pocztę, ludzie dziwnie na mnie patrzeli, by zaskoczenie, że było ich 100. Na poczcie zapłaciłam 600-700 zł, jakoś tak. Do dziś mnie tam pamiętają. A, to pani od tych pierników. Później to już było najgorsze. To już musiałam czekać. Patrząc na statystyki, to powinnam dostać minimum 10 odpowiedzi zwrotnych. No i tyle też dostałam. Ale nie takich typu, pani Małgosiu, świetna inicjatywa, chętnie weźmiemy w niej udział. Tylko, pani Małgosiu, jak wyda pani książkę, proszę się do nas odezwać. Nawet sobie nie wyobrażasz, co ja wtedy poczułam. Całkowicie podcięto mi skrzydła. Dopadły mi myśli, czy ja jestem coś warta, czy ja w życiu coś osiągnę. Przez 3 tygodnie chodziłam bez życia. Dopiero rozmowa z moim przyjacielem postawiła mnie do pionu. Powiedział do mnie, że co? Chcesz się poddać? Oszalałaś? Przecież dziewczyno, ty napisałaś książkę. Ona jest już gotowa. Ty nawet masz już okładkę. Od kiedy Małgośka tak się poddaje bez walki, co? Miał rację. Małgośka nigdy nie poddawała się bez walki. W końcu jestem zodiakalnym lwem. Dzień po naszej rozmowie, zaraz po przebudzeniu, powiedziałam sobie stanowczo dość. Ja wam jeszcze wszystkim pokażę. Odpaliłam komputer i zaczęłam szukać wszystkiego, co było mi potrzebne, aby mogła wydać moją książkę. Po kilku godzinach natrafiłam na platformę Polak Potrafi. Zobaczyłam, o co tam chodzi i już tego samego dnia tam byłam. Po niecałym miesiącu uzbierałam ponad 15 tysięcy złotych na jej wydanie. Dzięki fantastycznym ludziom, którzy we mnie uwierzyli. I tak 21 marca 2017 roku spełniło się moje największe marzenie. Moja książka była już ze mną. Kiedy przypominam sobie moment, kiedy wzięłam ją pierwszy raz do ręki, nie mogłam uwierzyć, że to się stało, że ona naprawdę istnieje. To była piękna chwila. Jedna z najważniejszych w moim życiu. Jak się okazało, ten dzień zapoczątkował niesamowity huragan w moim życiu. Bo przede wszystkim zmieniło się moje życie, nastawienie, wartości. Ja się zmieniłam. Po pierwsze, udowodniłam sobie samej, że marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia.
ciężką pracą, wytrwałością, determinacją. Następnie przeszłam ogromną transformację i to jest mój ogromny sukces. Kiedyś nie miałam tyle odwagi, żeby na przykład tu wystąpić, żeby zmierzyć się ze swoimi słabościami, przekonaniami. Jak słyszałam, Gosia, każda zmiana to proces, dostawałam białej gorączki. Nienawidziłam czekać, a tutaj było to nieuniknione. Następnie musiałam nauczyć się chłonąć wiedzę jak gąbka, aby wiedzieć, jak pokazać się światu. Powiedzieć, cześć, tu dziewczyna w trampkach. Jestem tu po to, aby zmieniać rzeczywistość młodych ludzi. Aby walczyć z depresją, z uzależnieniami, z brakiem poczucia wartości. Aby pomóc im odkryć sobie motyla i rozwinąć skrzydła. Aby nigdy nie musieli się bać, idąc przez życie. I bez względu na wszystko, zawsze wierzyli w siebie. Wiesz, kiedy zrozumiałam, że to, co robię, naprawdę ma sens? Po premierze mojej książki, którą zrobiłam wśród młodzieży w Ochapie, w moim rodzinnym Barlinku. Wtedy usłyszałam o zaszczyt, że Pani do nas przyszła. Jest Pani mądra, wykształcona. Wydała Pani książkę. Za chwilę będzie Pani sławna i przychodzi Pani do takich ludzi jak my. Kiedy przypominam sobie tę chwilę, zawsze mam łzy w oczach. To dzięki tej grupie stworzyłam projekt Rozmień sobie motyla, za który otrzymałam statuetkę bestseller roku 2018. Ja przez to chciałam im się odwdzięczyć za wsparcie, zaufanie, za szansę, jaką mi dali. Kiedy opowiadam nastolatkom, jakie to ja miałam początki, zawsze się ze mnie śmieją. Mówią, że co? Nie wiedziała Pani nawet, jak stworzyć fanpage'a na Facebooku? Serio? Jest Pani aż taka stara, że tego nie ogarnia? Uwielbiam ten tekst. Od tamtej pory sporo się wydarzyło. Nie zawsze było tak pięknie, kolorowo, jak wszyscy to widzieli z zewnątrz. Nieraz byłam bezradna, chciałam się poddać. Nieraz też modliłam się o cud. Pewnie znasz to uczucie, gdy dajesz siebie maksa, poświęcasz się całkowicie, a efektów brak. Wtedy mój partner przychodził do mnie i mówił, Gosia, jeszcze się nie poddasz, rozumiesz? Jeszcze nie teraz, jeszcze za wcześnie. Ale mimo wsparcia, jakie dostałam, nie mogłam sobie z tym poradzić. Miałam ogromny kryzys, przez który nie pojechałam do Warszawy po odbiór drugiej statuetki. Mówiłam ludziom, wszystko jest okej, daję radę. A tak naprawdę to nocami płakałam w samotności. W głębi serca jednak czułam, że mimo tak poważnego upadku ja się podniosę, rozwiną się silniejsze skrzydła. Tylko nie wiedziałam, ile jeszcze muszę przeżyć, aby mieć odwagę pofrunąć i odkrywać świat. Patrząc na to wszystko dzisiaj, co jest już za mną, wiem, że dziewczyna w trampkach to najlepsze, co mnie w życiu spotkało. Te 2 lata, jakie minęły, nie były łatwe, ale mają większą wartość niż te 28 wcześniejszych. Ostatnio w programie Kalejdoskop w TVP Gorzów zapytano mnie, Małgosia, twoje życie nie było bajką, prawda? Zaskoczono mnie tym pytaniem. Bo muszę przyznać, moje życie nie było bajką, ale też nie było koszmarem. Było jest burzliwe, pełne zakrętów, upadków, niewyjaśnionych sytuacji, łez, uśmiechu, porażek, które są niczym innym, jak cenną lekcją życia. Ja wyszłam z rodzinnego domu bez poczucia własnej wartości. Natomiast z etykietą jesteś mądra, zaradna, zawsze dasz sobie radę. Nikt nigdy nie wziął mnie za rękę i nie powiedział, że jeżeli idziesz drzwiami i ci się nie uda, to zawsze możesz wejść oknem, ale już inaczej, wyciągając wnioski z nowym planem, z nową wiedzą, z większą cierpliwością. Tak właśnie ludzie uczą się na błędach. Tak pokonują swoje porażki, które w moim domu były zakopywane pod dywan. Nie wiem, z jakiego domu ty pochodzisz, jaki bagaż nosisz na plecach, na jakim fundamencie i przekonaniach tworzysz swój świat, ale wiem jedno. Każdy z nas, idąc przez życie, tworzy własną historię, prawdziwą i oryginalną,
która wyróżnia cię z tłumu. Jeżeli we wszystko, co robisz, włożysz serce, moc, energię, całego siebie, doświadczenia zdobywane krok po kroku, to jesteś w stanie poruszyć innych. A to może stać się przepustką do wszystkiego, czego pragniesz. Tak właśnie było w moim przypadku. Moja historia zaprowadziła mnie do świata, o jakim zawsze marzyłam. Kiedy moja przyjaciółka Daria pytała mnie: Gosia, ale kim tak naprawdę chciałabyś być? Chciałabym być szkoleniowcem, pomagać ludziom, ale jedyne, na czym się znam, to życie. Wtedy bym nie przypuszczała, że wydam książkę, dzięki której zostanę mentorem młodzieży, mówcą, autorką projektów, w których dzielę się swoją wiedzą oraz doświadczeniami ze swojego życia. Dzięki dziewczynie w trampkach nauczyłam się, że to, co jest trudne do osiągnięcia, ma w sobie prawdziwą wartość. Muszę wam zdradzić, że pojawienie się tutaj też było moim marzeniem. Przez wiele tygodni zastanawiałam się, napisać czy odpuścić. Kiedy zdecydowałam się jednak napisać, opisać swoją historię, to i tak poprosiłam koleżankę, aby wysłała maila ze zgłoszeniem. Po kilku tygodniach kompletnie już o tym zapomniałam. Odpuściłam temat. I wtedy dostałyśmy odpowiedź, dzięki której jestem dzisiaj tutaj. Ja często widzę ludzi, którzy idą przez życie i się boją. Nie wykorzystują swojego potencjału. Którzy nie wierzą w siebie. Którzy przede wszystkim nie wierzą w to, że mogą osiągnąć wszystko, czego pragną. Więc jeżeli nie chcesz żyć tak jak oni, to otwórz swój umysł, swoje serce. Przestań godzinami przeglądać Facebooka, spotykać się z ludźmi, którzy nic nie wnoszą w twoje życie. Nie trać cennego czasu, bo nigdy go już nie odzyskasz. Nie bez powodu uważam, że każdy z nas jest motylem, który potrafi wzbić się do góry i fruwać wysoko. Jeżeli tylko odkryje swoją wartość, uwierzy w siebie, rozwinie skrzydła i zrobi ten pierwszy, najważniejszy krok. Nigdy nie powiem ci, że będzie łatwo, bo nie będzie. Ale gwarantuję ci, że jeżeli pójdziesz drogą w kierunku swoich marzeń, to w momencie, gdy już się spełnisz, poczujesz, że naprawdę było warto. Dziękuję.